To jedna z najcięższych chwil, jakie kiedykolwiek ludzkość przechodziła. Zaciążyło nad nami jakby olowiany wieko, pod którym duszno nam wszystkim. Wszyscy z obawą myślą o teraźniejszości i z trwogą spoglądają w przyszłość. To słowa świętego Józefa Pilczewskiego, który już ponad 100 lat temu pisał te słowa do wiernych w Lwowie. Pragnął on, aby każdy człowiek osiągnął zbawienie, pomimo ówczesnych trudności w życiu każdego chrześcijanina. Ukazywał swoim ówczesnym piękne obrazy eucharystyczne. I w Eucharystii widział drogę człowieka do zbawienia. I mówił nieraz, przywołując katakombowe obrazy, że pierwsi chrześcijanie oznaczali siebie znakiem ryby, znakiem Chrystusa, ichtis, po grecku Jezus Chrystus, Bóg Zbawiciel. I mówili, że tak jak ryba może żyć bez wody, ale dopiero w wodzie zanurzona w pełni czuje się szczęśliwa. Tak samo człowiek ma być zanurzony w Chrystusa, pomimo tego, że są różne trudności, że jest epidemia, że jest wojna, ale człowiek powinien pamiętać, że Bóg nie zapomniał o człowieku. Bóg pamięta. Bóg płacze nad niedolą człowieka, tak samo jak Jezus płakał nad śmiercią Lazarza. Bóg współcierpi z dzisiejszym człowiekiem i chce każdego z nas rozwiązać te więzy grzechu, które gorsze są od śmierci. Rozwiążcie mu nogi i ręce. Rozwiążcie, bo człowiek potrzebuje zbawienia. My jesteśmy na miejscu, gdzie leżą ludzie święci, gdzie leży święty Józef Pilczewski, który razem na początku wieku wzywał ludzi, budźcie się. Na początku wieku i Matka Boża w Fatimie to samo mówiła, módlcie się, a żeby nie było wojny, módlcie się. I była pierwsza wojna, i druga wojna była. A słowa Maryi były, módlcie się. I dzisiaj, kiedy widzimy całe nasze społeczeństwo, ile ludzi dzisiaj się modli. Ile ludzi dzisiaj ufa Panu Bogu. Daj Boże, żeby za przyczyną naszych świętych i modlimy się, żeby nasi zmarli zostali wzięci do nieba, a żeby wstawiali się za nami, a żeby my nasze życie nie zmarnowali i tak samo osiągnęli kiedyś zbawienie w niebie. Amen.